Dzisiaj przeniesiemy się w lata 70. za sprawą marki Karner Barcelona, a to dzięki zapachowi, który przeleżał u mnie w szufladzie dobre 6 miesięcy, po to, aby w końcu skraść moje serce. Oto przed Wami Sandor 70s. Sandor 70s to przede wszystkim bardzo wilgotny tytoń. Tytoń ten na całe szczęście jest mało słodki, choć czuję gdzieś w oddali jedynie odrobinę meksykańskiej wanilii. Jeżeli jednak spodziewacie się klimatów tobacco vanille od Toma Forda, to nie idźcie tą drogą. Możecie pobłądzić i stąd już nie ma odwrotu. Jak to jest z tym tytoniem? Akord ten przypomina mi stosy najpierw wysuszonych, a potem dość obficie zwilżonych liści tytoniu zebranego w dużych ilościach i poukładanego w jakimś ciemnym magazynie. Wyobraźcie sobie, że stoicie w takim wielkim magazynie otoczeni stertami mokrych liści tytoniu, wdychacie zapach unoszący się w powietrzu. Tytoń w kompozycji jest wyraźnie kwaśny i zawilgły. Efekt kwaśnego tytoniu jest bardzo wyraźny i zdecydowanie dominujący. Spod tego akordu wyłania się purpurowa róża, która jest połączona z bergamotką, co z kolei wyraźnie wzmacnia efekt przyjemnej kwaśności i zwilgocenia. Mogę pokusić się również o stwierdzenie, że w górnych nutach tego zapachu czai się również kwaśna śliwka. Napiszcie w komentarzu, czy również czujecie śliwkę w górnych warstwach tego zapachu. Zapomniałbym o jaśminie zawartym w górnych warstwach tego zapachu, który z kolei również dokłada swoją cegiełkę do tego kwaskowego efektu. Jednakże moim zdaniem to również wykorzystanie akordu cedru wzmacnia ten efekt i w rezultacie róża z tytoniem oraz bardzo dosadnym akordem cedru powoduje wystąpienie w kompozycji również akordów wyraźnie zwierzęcych, prawie fekalno-urynalnych. Tak, mówię tutaj o moczu. Kto wąchał olejek cedrowy, ten wie, że czasami różnego rodzaju drzewa dają taki lekko nieprzyjemny akord ludzkich wydzielin różnego typu. I to jest jak dla mnie bardzo wyróżniająca cecha tych perfum. Jestem przekonany, że dla wielu z Was może to być etap nie do przejścia. Jednak chciałbym Was uspokoić. Efekt ten, choć uderza nas prawym sierpowym, to jednak trwa niedługo i przemija wraz z ewolucją zapachu na skórze. Nie krytykuję tego akordu, który bardzo szybko mija. Jak dla mnie mimo wszystko to ciekawa nuta dodaje kompozycji fajnego retroszynytu i stanowi ciekawą odmianę. Jeśli właśnie zbieracie szczęki z podłogi lub zastanawiacie się nad puszczeniem pawia, to powstrzymajcie się, bo to nie wszystko. Według mojego nosa perfumy te posiadają również elementy akordu nieistniejącego w kompozycji, mianowicie wielbłądziego agaru lub też nutę cywetu lub castoreum, przynajmniej na początku. Tak, Sandor to niezły zwierzak i w górnych nutach wydaje się być wyraźnie animalny i mocno brudny. Istnieje szansa, że to naturalny jaśmin w połączeniu z tytoniem daje takie wrażenie zwierzęcości. Jeśli nie lubicie takich nut, to zalecam w tył wzrok. No chyba, że to tylko mój nos tak płata mi figle i wcale nie ma tam tego kontrowersyjnego akordu. Napiszcie koniecznie w komentarzu pod tym wideo, kiedy uda Wam się już przetestować ten zapach. Oprócz tytoniu, róży i ukrytych akordów zwierzęcych w kompozycji czuć bardzo miękki, aksamitny zamsz i moim zdaniem dużo wyraźniej niż samą skórę. Zamsz bardzo łagodzi kompozycję i przybiera postać miękkich, rzemykowych pasów. Zamsz i skóra to nie główne akordy w tej kompozycji. Wilgotna, lekko kwaśna maź zawiera również elementy lekko ziołowe w postaci szałwii muszkatałowej, jednak przyznam się, że nie czuć ich bardzo wyraźnie. Nie wiem, czy to szałwia ma takie właściwości, ale ja osobiście czuję również bardzo dalekie akordy tymianku lub elementy gęstego ziołowego syropu. Tak jak wspomniałem, jednak w tej kompozycji nie ma zbyt wiele słodyczy, więc nawet ten ziołowy syrop jest raczej kwaśny i lekko cytrusowy. Kadzidła, patchouli oraz vetiveri nie czuję. Starałem się bardzo poczuć to co inni. Niestety nie udało mi się. Przepraszam. Jeśli chodzi o mech dębowy, to jest bardzo mocno ukryty pod stosami tytoniu, jednak jeszcze bardziej kieruje kompozycję w stronę mocno retro. No właśnie, cała kompozycja, jak sama nazwa wskazuje, jest kompozycją mocno osadzoną w stylu vintage czy też retro. Tytoń i wyraźne tony zwierzęce sprawiają, że osoby zakochane w perfumach z lat ubiegłych zakochają się bez pamięci. Jednocześnie osoby preferujące bardziej współczesne podejście do zapachów mogą z miejsca
miejsca, odrzucić ten zapach. I teraz trochę historii stojącej za zapachem. Perfumy Sandor 70 są inspirowane jednym z najsłynniejszych pubów w Barcelonie, w którym unosił się zapach tabaki oraz hiszpańskiej skóry, którą obite były drogie i luksusowe sofy i fotele. Zapach idealnie oddaje klimat takiego właśnie baru. W kompozycji czujemy tytoń, kwaśną, wygarbowaną skórę oraz ducha lat 70. To niesamowite, jak zapach faktycznie może nas przenieść do zupełnie innego miejsca na świecie. Mam nadzieję, że czujecie to samo co ja. Pomimo dość kontrowersyjnych nut, ja bardzo cenię tą kompozycję. To pierwsze perfumy, które przekonały mnie do akordu tytoniu, którego przez lata nie znosiłem. Jestem świadomy, że wyraźne nuty zwierzęce, które prawdopodobnie wyczuwam tylko ja, nie dla wszystkich będą elementem zachęcającym do poznania tego zapachu. Jednak jego kompozycja i oryginalność oraz ciekawe nawiązanie do starszych perfum sprawiają, że Sandor 70 jest pozycją niezmiernie intrygującą i pełną charakteru. No cóż, Sandor to perfumy dla bardzo wąskiego grona wielbicieli kwaśnego tytoniu oraz ciężkich, animalnych nut połączonych ze skórą. Jednak jak zwykle zachęcam Was do poznania tej kompozycji. Nie polecam osobom z wrażliwym nosem lub tym, którzy omijają szerokim łukiem ciężkie, kontrowersyjne zapachy. A może nie taki diabeł straszny, jak go malują? Może tylko ja czuję w tym zapachu ciężki kaliber? Liczę na Wasze sprawozdanie i dyskusje w komentarzach pod tym wideo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja się żegnam. Cześć!